W imieniu wszystkich biegaczy, którzy już w tej chwili tu są, część jest w przebieralni, w szatni, część jeszcze nadejdzie. Spodziewamy się dzisiaj chyba ponad 50 osób ze Świnoujścia, miast okolicznych, ze Szczecinem włącznie i kilku miast niemieckich na 12 edycji biegu, który określamy mianem 15 bałtyckiej. Bieg ten prowadzi promenadą z tego miejsca poprzez Albeck do Heringsdorfu i tam tunelem pod molem jest zawrotka, gdzie jest punkt kontrolny i posiłkowy specjalny, tam sędzia jest posadowiony i wracamy tą samą trasą tutaj, jak mówię, 15 km 12 raz. Za niewiele, bo 3 marca 12 edycja innego biegu na podobnej trasie, nieco dłuższego, bo półmaratonu bałtyckiego, na który również serdecznie, tak jak i na ten bieg, zapraszam i mieszkańców Świnoujścia, i gości naszego miasta, wszystkich niezależnie od wydolności fizycznej. Za tydzień, mniej więcej, nawet mniej, za 5 dni, bo w sobotę klub biegacza jogging w klubie 8 flotylni ma takie symboliczne zakończenie minionego roku, gdzie zostaną za klasyfikację Międzynarodowej Lidze Biegowej, w tym w szczególności jednego biegu, jakim jest półmaraton w Worku, takiego koronnego biegu naszego klubu spośród 24 biegów rocznie. Zostaną zawodnicy udekorowani medalami, dyplomami, pucharami, statuetkami, a bal taki integracyjny, który jednocześnie będzie podsumowaniem już tego roku 2013, odbędzie się 30 Cholera, nie chcę się zrozumieć. Ale na przykład, to nie 15 minut później. Ja wczoraj nie mam samochodu. Nie, 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 tam jest potem ciężko na samej górze, bo tam trzeba iść, tam już jest za stronę. Albo można iść na tylko.